Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym naszemu balkonowi, który, jakby nie patrzeć, przeszedł już całkiem sporą metamorfozę. Zaczęliśmy od odświeżenia ścian oraz sufitu, natomiast na podłodze znalazły się kompozytowe podesty. Balustrada również została pomalowana, a na jej górze zamocowaliśmy drewnianą poręcz. Z tego samego materiału wykonaliśmy parapet oraz stolik, obok którego znalazły się krzesełka. Dziś zajmiemy się tym, aby na naszym balkonie było trochę żywych roślinek. W tym celu przy ścianie zamontujemy kantów, do której będą przytwierdzone szyny z uchwytami pod półki. Posłużą one jako mocowanie do doniczek, które wykonamy samodzielnie z drewna tekowego, pasującego do reszty balkonu. Przejdźmy zatem do działania. Plan ustalony, czas więc na zakupy. Wykorzystam tu kantówki, impregnat oraz farbę. Potrzebne też będą nóżki meblowe, szyny oraz wsporniki. Po raz kolejny skorzystam też z drewna tekowego, a oprócz niego będę potrzebował klej i folię. Myślę, że niczego nie pominąłem, więc pora wracać do warsztatu. Kochani, materiały mam już kupione i postanowiłem, że zacznę właśnie od moich doniczek z drewna tekowego. Najpierw sobie przytnę deski i za chwilkę zaczniemy je składać. Chodźmy do piły. Ok, wszystkie elementy mam już tutaj pocięte, są przygotowane na biurku. Teraz zajmę się składaniem skrzynek. Użyję tutaj zarówno kleju, jak i zszywacza. Kochani, skrzynki mamy gotowe, zatem pozwólcie, że odłożę sobie je teraz na bok, ponieważ w tym momencie zajmę się kantówkami. Kantówki najpierw będę musiał zaimpregnować, a następnie pomaluję farbą odporną na działanie warunków atmosferycznych. Moi drodzy, z pomalowanymi kantówkami udałem się tutaj bliżej balkonu, aby za chwilkę rozpocząć montaż. Zanim jednak to zrobię, muszę przykręcić nóżki, które będą rozpierały moją belkę od podłogi do sufitu. Jak zauważycie, tutaj zamocowałem takie oto podkładki silikonowe, aby po prostu nie uszkodzić ani podłogi, ani ściany. Mocowanie nóżki wydaje się być solidnie przykręcone, zatem ją zakładamy. No i oczywiście dodam, że z drugiej strony kantówki również przykleiłem taką podkładkę, z tym, że już bez nóżki, ponieważ tylko od dołu będziemy je rozpierać ku sufitowi. I tym prostym sposobem nasze kantówki są już zamocowane. Przejdźmy teraz do szyn. Kantówki wraz z szynami są już na miejscu i to kolejny, powiedzmy sobie, milowy krok. Wróćmy teraz do naszych doniczek i ich systemu mocowania. Za chwilkę zobaczycie, jak to zrobię. Pora na to, aby wyjaśnić sytuację. Otwory, które wierciłem, przez nie przekładam sznurek. Ja akurat mam sizalowy. No i następnie biorę wsporniki do półek, które pasują do szyny, którą zamontowałem do naszych kantówek. Przekładam tutaj przez otwory z jednej, z drugiej strony. Teraz związujemy sobie jakimś tam płaskim węzełkiem. Zaciągamy go i nasz węzeł ładnie się tutaj ukryje. I ostatnia donica trafia na swoje miejsce. Sami tylko zobaczcie. Już wygląda to ciekawie, no ale jeszcze nie kompletnie, zatem muszę się udać do sklepu po zioła. No jak wiadomo, ziółka, to zobaczycie, że to naprawdę fajny pomysł. Kochani, ziółka już są na miejscu, ale muszę Wam uczciwie powiedzieć, że chyba wizję w głowie miałem nieco inną. Myślę, że po prostu jak dorobię jeszcze dwie skrzynki i zamiast wieszać je na sznurkach, zamocuję do tych podstawek, tudzież mocowań, będzie to o wiele lepiej wyglądało. Wy mi dajcie dosłownie sekundkę i za chwilkę zobaczycie efekt tego, jak to odmienię. Kończymy jeszcze raz, ponieważ pojawił się tutaj taki mały update, o którym wspominałem. Moje doniczki już nie wiszą, tylko są zamocowane do wsporników. Jest ich więcej, jest tutaj więcej zieleni, pięknych kolorów, choćby z tych papryczek. No i mam nadzieję, że ten pomysł przypadł Wam do gustu, a Wam polecam wykonać coś podobnego.